Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za przybycie. Tak jak powiedziała Natalia, jesteście odważni. I w tym tygodniu dzieje się dużo rzeczy i gdy się to wszystko dzieje, nieustannie słyszę od Ducha Świętego, to jest to, do czego zostaliście wyszkoleni. Ponieważ wielu ludzi w takich sytuacjach wybiera ucieczkę, bo najłatwiejszą rzeczą jest uciec, spakować swoje bagaże i uciec, ale to jest to, do czego zostaliśmy stworzeni, to jest to, do czego zostaliśmy przeznaczeni, do czego zostaliśmy przygotowani. I jeśli spojrzymy na życie Jezusa, On nigdy nie uciekał od żadnej sytuacji, On stawiał czoła każdej sytuacji, którą napotkał. Nieważne, co nieprzyjaciel przygotował na Jego drodze, On zawsze szedł w kierunku tego i pokonywał to, niszczył to i uwalniał więźniów. On nigdy nie zostawił tych, którzy do Niego przychodzili rozczarowanych. On zawsze pomagał. Więc niesamowicie jest znać te wszystkie fragmenty w Biblii i wiedzieć, że my możemy robić te same rzeczy. To jest naprawdę ekscytujące, ponieważ analizowaliśmy ostatnio objawienie na temat Jezusa Chrystusa i uczyliśmy się więcej i więcej o tym, że mamy być jak Chrystus na tym świecie i że możemy robić wszystko, czego dokonywał Jezus. Więc podzielę się kilkoma rzeczami z wami i to jest niesamowite, w jaki sposób Duch Święty przygotowuje nas, ponieważ zanim rozpoczęły się te pożary, około miesiąca temu Natalia i ja byliśmy przynaglani do pewnych rzeczy i pracowaliśmy wtedy nad wieloma rzeczami w naszym domu i jedną z nich była naprawa wszystkich wodnych zraszaczy, ponieważ w przeciągu ostatnich lat niektóre z nich były przejechane przez traktor, w inne uderzył jeleń, więc one albo pryskały w różne kierunki, albo po prostu nie działały właściwie i prawdopodobnie 75% naszych zraszaczy nie działały właściwie i czuliśmy takie przynaglenie w tej kwestii, a ja pomyślałem sobie, nie zrobiłem z nimi nic od 5 lat i nie mam zamiaru naprawiać ich teraz, to jest najmniej istotne zmartwienie, ale za każdym razem, kiedy wracałem do domu, to tak jakby słyszałem napraw zraszacze, więc mówię sobie okej, więc naprawiliśmy wszystkie zraszacze po jednej stronie naszej działki i nie było jakiegoś wyraźnego powodu, dlaczego wybrałem akurat tą stronę działki. Można było nawet pomyśleć, że po drugiej stronie potrzeba naprawy była bardziej pilna, ale ja po prostu skupiłem się na tej części. I zazwyczaj czyszczę nasze rynny jakoś w okolicach jesieni, ale odczułem pilną potrzebę, że teraz jest czas, aby wyczyścić dach i rynny, więc Tim i ja zabraliśmy się za to. Potem Natalia poczuła potrzebę, aby poprzecinać dolne gałęzie drzew i zastanawiałem się, po co to w ogóle robić, skoro nawet nie jest jeszcze sezon grzewczy, no ale wycięliśmy wszystkie suche gałęzie u drzew. I w tym tygodniu odkryliśmy, że byliśmy dość mocno przygotowywani na to, że gdyby ogień zbliżyłby się w kierunku naszego domu, to wszystko, co można było zrobić z naszej strony, zostało zrobione. Więc myśląc o tym, jak wiele Duch Święty wie, jeśli jesteśmy Mu posłuszni, to On daje nam poznanie, daje nam pewne myśli i możesz je zignorować lub możesz coś z tym zrobić. Więc teraz możemy używać naszych zraszaczy i utrzymywać wszystko nawodnione, tak że naprawdę nie martwimy się już pożarami, które są wokół nas. I razem z Simonem wczoraj wieczorem sprawdzaliśmy na mapie, ponieważ można tam sobie to przybliżyć i zobaczyć, gdzie obecnie znajdują się wszystkie pożary. Więc jesteśmy otoczeni tak jakby na kształt litery U. Jeden pożar jest w odległości około 4 mil od nas. Wymieniam teraz 3 największe, nie licząc nawet wszystkich mniejszych pożarów, które nadal trwają. Kolejny pożar był w odległości 5 mil od nas, a trzeci był 8 mil od nas. I one idą z 3 różnych kierunków, więc tak w zasadzie mamy tylko jedną drogę ucieczki z tego U, jeśli musielibyśmy uciekać, ale wierzymy, że nie będziemy musieli uciekać, wierzymy, że to wszystko się zakończy. I mówiliśmy wiele na temat Bożego pokoju i w czwartek, kiedy obserwowaliśmy te mapy, to wtedy my znajdowaliśmy się w
strefie zero. W strefie zero musisz być gotowy. Następnie to przechodzi do poziomu drugiego, w którym musisz się już przygotować, a następnie przechodzi na poziom trzeci, gdzie musisz się ewakuować. Więc o 10 w czwartek, gdy sprawdzałem, to był poziom pierwszy, więc po prostu zająłem się swoją pracą i nie myślałem o tym. Następnie poszedłem na lunch i otrzymałem telefon i otrzymałem SMS-a i wszystkie telefony zaczęły dzwonić i informować, że mamy się ewakuować. Teraz jest już poziom trzeci, uciekaj. Pomyślałem sobie, okej, to nie ma żadnego sensu. Spojrzałem na mapę i czerwony kolor pokrywał teren naszej działki, a więc byliśmy w strefie ewakuacji. Więc siedziałem i myślałem, okej, bo wiecie, łatwiej jest pomagać innym, ale kiedy coś zaczyna dotyczyć ciebie, to jest już zupełnie inna sytuacja. Ale widziałem już, jak Bóg pomagał nam w wielu różnych sytuacjach w naszym życiu, więc po prostu nadal jadłem swój lunch. Porozmawiałem z Natalii, powiedziałem jej, wiesz co, jesteśmy już w strefie poziomu trzeciego, więc musimy zacząć się pakować. Ja potrzebowałem trochę czasu, więc powiedziałem, że niedługo przyjadę, ale nie wiedziałem jeszcze dokładnie, co mam zrobić. Więc siedziałem tam i zacząłem być atakowany ze strony nieprzyjaciela. I to był po prostu atak za atakiem. Miałem wrażenie, że to było tak, jakby wziął wszystko, co mógł, załadował i wysypał mi to na głowę do takiego stopnia, że moje ciało zaczęło się trząść. Ale ja pomyślałem sobie, okej, nieźle próbujesz, diable, ale ja studiowałem to zbyt długo, więc nie ma szans, aby mogło ci się udać. I każdy fragment pisma, który ostatnio studiowaliśmy, a który mówił o pokoju, o niekończącym się pokoju, zacząłem je po prostu powtarzać i powtarzać i zobaczyłem, jak wszystko się zaczyna wycofywać. I ten pokój, tak jak Natalii mówiła, po prostu ogarnął mnie tak, że tego nie da się wytłumaczyć i nie wiem nawet, jak bym mógł wam to wyjaśnić, ale czułem tak wielki pokój. I następnie po tym Duch Święty mnie uspokoił. Wtedy wszedłem w tryb ataku i powiedziałem, że nie mam zamiaru się stąd wyprowadzać. Nie powiedziałem tego jeszcze żonie. Zastanawiałem się, jak jej to wyjaśnić, kiedy dotrę do domu, że nie będziemy się ewakuować. I nie wiedziałem, jak mamy zamiar to zrobić, ponieważ gdy słuchałem wiadomości w drodze do domu, to mówili, że szeryf przyjdzie do domu i siłą zmusi cię do opuszczenia go. Ale wiecie, my zawsze byliśmy mili dla policjantów, więc grzecznie porozmawiam z nimi, że nie mamy zamiaru opuszczać domu i że zostaniemy w nim i przeciwstawimy się temu pożarowi i będziemy mówić przeciwko niemu tak, jak zostaliśmy wyszkoleni. Jeśli mam walczyć z tym pożarem, to będę walczyć z nim z mojego domu i będę przemawiać do niego. Nie muszę do tego używać węża do wody. Mam Boże Słowo, mam usta do tego, aby przemawiać w taki sposób, jak robił to Jezus. I po prostu zacząłem odczuwać odwagę, która mnie ogarnęła. I kiedy rozmawiałem z Natalii, to nie mieliśmy prądu, więc zacząłem przemawiać, aby wrócił prąd, ponieważ potrzebowaliśmy prądu, skoro mieliśmy tam pozostać. Potrzebowaliśmy go, żeby była cyrkulacja powietrza. Więc zacząłem mówić w imieniu Jezusa, niech powróci prąd. I nie wiem, ale jakoś w przeciągu kilku godzin on powrócił. Potem wróciłem do pracy, usiadłem i zacząłem pracować, a wszyscy moi współpracownicy spojrzeli na mnie i mówili, czyś ty postradał zmysły? Nie masz zamiaru wrócić do domu i się ewakuować? Powiedziałem, może, zobaczymy. Zostałem dalej i kontynuowałem pracę, dlatego że wiedziałem, że nie mam zamiaru się ewakuować, że nie będę musiał się ewakuować, więc chciałem dokończyć wszystko, co musiałem dokończyć. I zrobiłem to celowo dla siebie, aby pokazać, że nie mam zamiaru pozwolić nieprzyjacielowi zmienić czegokolwiek w moim życiu. Cokolwiek miałem mieć zrobione w pracy, miałem zamiar to zrobić. Kiedy będę musiał iść do domu, to pójdę do domu. Cokolwiek musi się wydarzyć, aby ten pożar do nas nie dotarł, to się wydarzy. Więc dokończyłem wszystko. I gdy wracałem do domu, zobaczyłem mnóstwo samochodów i te wszystkie korki. I ja zmierzałem w kierunku ognia, a wszyscy ewakuowali się. Nigdy nie widziałem tylu samochodów. To się ciągnęło jakieś 3 mile na trasie 213 i następnie mnóstwo mil na kolejnej drodze i kolejnej drodze. Ten korek ciągnął się dosłownie przez całą drogę, praktycznie aż do mojego domu. Pomyślałem, że nawet jeśli będę musiał próbować się stąd wydostać, to będę siedział przez 5 godzin w tym wielkim korku, więc to nie ma sensu. A więc wróciłem do domu i powiedziałem Natalii, że nie wyjedziemy, ale spakujemy się i zrobimy wszystko, co musi być zrobione. Następnie przyszedł Tim, tak po prostu, żeby pogadać, ponieważ ja czekałem, aż przyjdzie szeryf. Kiedy Tim jechał do mnie, to widział go kilka ulic dalej,
od mojego domu. I około 13 usłyszeliśmy syreny, przyjechali 3 samochodami i kilkoro z nich wysiadło. Zastukali do drzwi i zapytali, czy jesteście świadomi, że jesteście w strefie trzeciej i należy się ewakuować? My powiedzieliśmy tak. A oni zapytali, a czy macie zamiar się ewakuować? Nie. I zapytałem, a czy macie zamiar nas zmusić do tego siłą? A on odpowiedział nie. I wtedy powiedziałem, w takim razie ja wolałbym zostać. On odpowiedział, okej, to jest twój wybór. Naszym zadaniem jest powiedzieć wam, że musicie opuścić to miejsce. I oni byli bardzo mili i odjechali, umieścili tylko dużą literę R naprzeciwko naszego podjazdu. Wnioskuję, że to oznaczało odmowa opuszczenia budynku. Ale czułem w tym tak wielki pokój. Następnie, kiedy położyliśmy się spać, wiecie, znacznie łatwiej jest, kiedy nie śpisz i możesz widzieć przez okno, czy nadchodzą płomienie ognia. Ale powiedziałem, no dobrze, to położymy się spać. I diabeł zaczął mnie atakować. I wiecie, ten ogień przemieszczał się w tamtym czasie z prędkością 17 mil w ciągu dnia. A mówiłem wam wcześniej, jak blisko on już był naszego domu. I my odmówiliśmy opuszczenia naszego miejsca, więc kto wie, czy ktokolwiek po nas wróci. Dlatego, że oni mieli obowiązek poinformować każdego przynajmniej raz, a już odwiedzili nas raz. A więc diabeł zaczął mnie znowu atakować, ale powiedziałem, wiesz co, diable, będę spał bardzo dobrze, ponieważ jestem sprawiedliwy i będę spał dobrze. I wypowiadaliśmy, że w imieniu Jezusa nic się do nas nie zbliży. I poszedłem spać, nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Obudziłem się rano i wciąż żyliśmy. Chwała Bogu, dokładnie tak, jak powinno być. I niesamowitą rzeczą jest to, że nasz sąsiad z domu obok nas, on pochodzi z Montany, więc on ma doświadczenia w takich pożarach i on powiedział, albo utknę w tym wielkim korku, albo zostanę tutaj, więc wolę zostać tutaj. I powiedział, jeśli wy zostajecie, to ja też zostaję. Powiedziałem, okej, i komunikowaliśmy się ze sobą nawzajem. I ogólnie w naszej okolicy zostaliśmy jedynie nasza rodzina i on. I rano on przejechał się wzdłuż naszej ulicy i wszyscy mieli zero przed swoim domem. Zero oznaczało, że wyjechali, zostały tylko 2 R. Ale znacznie łatwiej było zostać, wiedząc, że ktoś jeszcze inny został. Ale poza tym, jeśli chodzi o tego człowieka, naszego sąsiada, to jego żona umarła rok temu i my po prostu zbliżyliśmy się bardzo do niego, bo on był samotny i jest już też w podeszłym wieku. I na początku tego roku dowiedzieliśmy się o odejściu jego żony, więc w pewien sposób mu pomagamy. Czasami przynosimy mu jakąś zupę, jakieś jedzenie i dotrzymujemy mu towarzystwa. I tak właściwie ta relacja, którą udało nam się zbudować razem z nim, pomogła również nam w tej sytuacji. Więc to jest niesamowite, jak wiele rzeczy dzieje się z wyprzedzeniem, które w trakcie, kiedy coś się dzieje źle, wtedy zaczynają pasować do siebie jak w układance. I to pokazuje, jak niesamowity jest nasz Bóg. Jeśli będziemy robić to, co Biblia nam mówi, że mamy robić i nie będziemy martwić się o nic innego, ale będziemy posłuszni Jego Słowu, a to oznacza kochać ludzi i przeciwstawiać się wszystkim kłamstwom i atakom nieprzyjaciela, wtedy wszystkie sytuacje potoczą się o wiele lepiej. Ucieczka zawsze jest jakąś opcją, ale to nie jest opcja, która jest dla wierzących. Dla nas zwycięstwo jest opcją. Numer 1. I powinniśmy wszyscy szkolić się w tym, aby oczekiwać zwycięstwa bez względu na to, co się dzieje. Jeżeli Jezus był w stanie nakazać wiatrom, aby się uciszyły, aby pogoda uległa zmianie, aby umarli powstali z martwych, to Biblia mówi, że mamy tego samego Ducha Świętego, ponieważ ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w nas. I to było naprawdę niesamowite, ponieważ kiedy nieprzyjaciel zaczął zalewać mnie tymi wszystkimi myślami, Duch Święty zaczął przypominać mi wszystko to, co wcześniej czytałem. Wszystkie wyobrażenia i obrazy o Duchu Świętym, ponieważ kiedy czytałem Rzymian 8:11 i wyobrażałem sobie Go jako ten ogień, potężny duchowy ogień, którego nie możemy zobaczyć, możemy zobaczyć ogień fizyczny i kiedy on jest bardzo duży, to jest nieokiełznany. Ale pomyślcie o tym, że mamy Ducha Bożego, ogień Boży wewnątrz nas, który jest duchowym ogniem, który jest niewidoczny dla naszego ludzkiego oka, ale wyobraźcie sobie, co on może zrobić, więc co jest mocniejsze?
I zacząłem widzieć, jak ten Boży ogień wychodzi ze mnie i toczy się, i gdyby tamten pożar stanął mu na drodze, to ogień Ducha Świętego pochłonąłby ten fizyczny ogień i ugasił go. To są właśnie obrazy, które przetoczyły się przez moją głowę. I to, co staram się tutaj podkreślić, to to, że to jest coś, co ja przygotowałem już z wyprzedzeniem. Jeśli nie miałbym tych obrazów w sobie, jeśli nie karmiłbym się tą prawdą, to wyjechałbym, uciekłbym. Nie ma szans, żebym został, wyjechałbym od razu. Ale jeśli ćwiczymy siebie, przygotowujemy siebie z wyprzedzeniem, to prawda jest taka, że kiedy sytuacja nadejdzie, Boża prawda zwycięża za każdym razem. Ponieważ Biblia mówi, że Jego prawda jest tym, co nas uwalnia, ale aby ta prawda mogła nas uwolnić, ona musi być wewnątrz nas. A kto ma ją tam włożyć? My mamy to zrobić. On już odegrał swoją część. Wszystko, co Bóg miał zrobić, co zamierzał zrobić, On już tego dokonał z Jego strony. I teraz On oczekuje, abyśmy wkładali to wewnątrz nas i żyli tym. I pozwalali, aby to wykonywało swoją pracę. I to jest właśnie tak niesamowite odnośnie prawdy, której się uczymy. I kiedy jechałem do domu, Duch Święty nieustannie mówił do mnie: do tego właśnie jesteś stworzony. To jest czas, do którego Cię przygotowywałem. Nie po to, abyś uciekał, ale żebyś stawiał czoła temu, co się wydarzy. Więc przyglądaliśmy się tej mapie upałów i wszystko to jakby zamarło. Od momentu, kiedy dotarłem do domu, to wszystko się tak jakby zatrzymało i ogień się już nie rozwijał, ale cofał się. Dwa pożary nie były jeszcze wcale opanowane. Procent ich opanowania wynosił zero i one nie zostały opanowane, ale rozprzestrzeniały się. Ale teraz zaczęły rozprzestrzeniać się po przeciwnej stronie. Nie przemieszczały się już w naszym kierunku. Więc teraz zaczęliśmy ogłaszać, aby zaczęły wygasać, ponieważ strażacy nie mieli już nawet wystarczających środków, aby mogli wykonać swoją pracę, ponieważ było dużo rzeczy do zrobienia. I później te pożary po prostu zaczęły wygasać i obserwowaliśmy mapę upałów, która pokazywała, gdzie pojawiają się nowe ogniska pożarowe. I od czwartku zaczęliśmy zauważać, że każdego dnia te pożary zaczęły maleć, maleć i maleć i to zaczęło wymierać samoczynnie. Pożar zaczął wygasać samoczynnie. I tak się dzieje, ponieważ ogłaszamy prawdę nad tym. I Bóg powiedział, że On dał nam panowanie nad wszystkim, co pełza po ziemi. A co robi ogień? On pełza, zgadza się? Jego płomienie pełzają po ziemi i przesuwają się bardzo szybko. Więc my mamy panowanie i autorytet nad tym, aby to powstrzymać, aby to cofnąć, aby to ugasić. I to jest naprawdę wspaniałe być w stanie zastosować to, ponieważ możesz to studiować, ile chcesz, ale dopóki nie jesteś w stanie zastosować tego w praktyce, to jest zupełnie coś innego. I pamiętam, że kiedy miałem praktyki jako elektryk, to uczyłem się o tych wszystkich przewodach i światłach i żarówkach, ale nie mogłem się doczekać, kiedy będę mógł samodzielnie zrobić elektrykę w pierwszym domu i kiedy zobaczę, że to działa. To była dla mnie najbardziej satysfakcjonująca rzecz, aby być w stanie zastosować to, czego się nauczyłem w teorii, aby być w stanie zastosować to w praktyce, pstryknąć włącznik i zobaczyć, jak to wszystko się włącza. To jest największa satysfakcja, jaką otrzymujemy. Więc dostrzeganie tego, co Bóg jest w stanie zrobić poprzez nas, jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć. Cokolwiek uczymy się na tym świecie jest dobre, to może sprawić frajdę, ale nic nie zastąpi radości i satysfakcji, którą czerpiemy od Boga, kiedy możemy zobaczyć, jak Jego Słowo działa poprzez nasze życie. Więc niesamowitą rzeczą jest to, że Bóg zaplanował, aby każdy wierzący posiadał umiejętność dokonywania tego, co robił Jezus. Każda osoba. On nie powiedział: ty możesz, a ty nie. Jesteś wyjątkowy, a ty nie jesteś wyjątkowy. Mówiliśmy o tym wiele razy. Ten, kto uwierzy. A więc ktokolwiek uwierzy, ktokolwiek wybiera, aby uwierzyć w to, co Bóg powiedział i decyduje się, aby trzymać się tego, to zobaczy, że to działa. I to jest jedyny
jedyny wymóg, zdecydować się uwierzyć w to, co Bóg powiedział i będziesz w stanie doświadczyć tego w codziennym życiu. A więc ten tydzień był inny. To nie było coś, czego często doświadczam, ale to jest naprawdę satysfakcjonujące, kiedy widzisz, że to działa i że możesz zastosować to w praktyce i dosłownie widzieć, jak te potężne płomienie ognia, te potężne wiatry zmieniają kierunek swojego przemieszczania się. To jest naprawdę po prostu chwała Bogu. Ale w tym samym czasie nasz sąsiad, on również widział te wszystkie rzeczy, które się działy i naszym celem jest to, aby on przyjął Jezusa i oddał swoje życie Bogu. Nie mówimy mu, że on ma pokutować, my po prostu staramy się być Jezusem dla niego. Staramy się okazywać mu miłość i wierzymy, że Duch Święty działa w jego sercu i że on odda swoje życie Jezusowi w niedalekim czasie. Więc to jest bardzo ekscytujące. Więc tak wyglądał ten tydzień. I to jest zadziwiające. I kluczem jest to, aby zrozumieć, że nieprzyjaciel będzie zawsze starać się powstrzymać ciebie na twojej drodze. Więc kiedy już ustalisz swoją ścieżkę, kiedy już zdecydujesz osiągnąć coś, to wielu ludzi myśli, że jeśli pojawią się pewne okoliczności, ponieważ ludzie wierzyli przez tak wiele lat, że cokolwiek się dzieje, to jest wolą Bożą. I wtedy nieprzyjaciel jest w stanie nas rozproszyć, powstrzymać i nie pozwolić nam zdobyć zwycięstwa lub otrzymać rzeczy, które Bóg nam dał. A jeśli zrozumiemy to, że jeśli będziemy mieli plan, zanim cokolwiek się wydarzy i będzie to Boży plan, a nie żaden diabelski plan, ale Boży plan, i jeśli nastawimy swój umysł, że to jest to, co zrealizujemy czy osiągniemy, to wtedy wszystko, co będzie przeciwstawiać się temu, jest dziełem diabła, ponieważ końcowy rezultat powinien być taki, jaki ustaliłeś w swoim celu, co zdecydowałeś, aby zrobić. I jeśli pomyślisz o tym tak, że Bóg zdecydował, że Jezus przyjdzie i zrealizuje to wszystko, co miał zrealizować i później pójdzie na krzyż, a więc kiedy Jezus się narodził, nieprzyjaciel natychmiastowo starał się go dosięgnąć i zabić. Jezus obszedł każdą z tych zasadzek i nieprzyjaciel nie był w stanie nic mu zrobić, bo Jezus widział końcowy rezultat. On wiedział, po co tutaj przyszedł i oczywiście, kiedy był dzieckiem, jego rodzice wiedzieli, co się działo, ponieważ aniołowie pokazali im wszystko. Więc oni dokładnie wiedzieli, co mają robić i nie mieli zamiaru pokłonić się przed okolicznościami lub temu, co nieprzyjaciel starał się zrobić. Oni widzieli rezultat końcowy i zmierzali w jego kierunku. Więc to powinno być naszym oczekiwaniem, że kiedy ustalimy sobie jakiś cel, że jest coś, co chcę osiągnąć dla Boga lub coś zgodnego z wolą Bożą lub jeśli Bóg dał nam coś, to naszym zadaniem jest zobaczyć, jak to się urzeczywistnia w pełni i nie powstrzymywać tego. Na przykład, jeśli ktoś boryka się z rakiem lub jakiegoś rodzaju chorobą, to jeśli widzisz i zgadzasz się, że Bożym końcowym rezultatem dla ciebie jest uzdrowienie, to na tym powinieneś się skupić, iść w tym kierunku, nie rozglądać się na boki i nie pozwolić, aby cokolwiek cię powstrzymało. A diabeł będzie używał ludzi dookoła ciebie, aby cię powstrzymać. Cały czas. Wiecie, było wiele osób, które kontaktowały się z nami i mówili nam, hej, musicie uciekać, ale w którymś momencie po prostu przestaliśmy odpowiadać na to, ponieważ wiedziałem, co zdecydowałem zrobić i że będę się tego trzymał. A więc musimy pozwolić, aby Boże Słowo było tym, co posuwa nas naprzód i nie pozwalać, aby jakiekolwiek rozproszenie stanęło nam na drodze. Amen. Czas mija bardzo szybko, więc przejdźmy do Pisma. Mógłbym opowiadać o świadectwach przez resztę tego popołudnia, ale rozpoczniemy od Dziejów Apostolskich, rozdziału 2, od wersetu 32 do 36. Więc Dzieje Apostolskie 2:32. I pisze tak: tego to Jezusa wskrzesił Bóg.
Więc tak jak Biblia zawsze mówi o Jezusie i pisze też, że taki jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Więc za każdym razem, kiedy jest mowa na temat Jezusa, to powinniśmy wstawić tam również swoje imię. Powinniśmy wstawić też siebie w takim wersecie. Więc tego to Jezusa wskrzesił Bóg. I to również oznacza, że tego to i jakiekolwiek jest twoje imię wskrzesił Bóg. Więc musicie zacząć widzieć siebie jako Jezusa. Ponieważ dlatego, że Jezus widział siebie jako Jezusa, to został ukrzyżowany. Więc ludzie zawsze będą cię atakować i największe ataki otrzymujemy wtedy, kiedy mówisz, że możesz zrobić coś, co Jezus potrafił zrobić i wtedy natychmiast jesteś atakowany. Będziesz prześladowany przez ludzi. Ludzie będą występować przeciwko tobie, ale dopóki nie zobaczysz siebie jako Jezusa i chcę, żeby to było teraz jasne, że jest tylko jeden Jezus, jeden Zbawiciel. Ale Biblia mówi, że taki jaki On jest, my również jesteśmy, więc my jesteśmy małymi Jezusami, my jesteśmy duplikatami Jezusa, aby wykonywać rzeczy, które On wykonywał. I jeśli my nie odbierzemy tego objawienia, nigdy nie będziemy jak On. Omówiliśmy setki wersetów i będziemy nadal omawiać wiele z nich, abyśmy ciągle widzieli i rozumieli i abyśmy pozwalali, żeby Duch Święty pomógł nam zobaczyć siebie jako Jezusa. Niektórzy ludzie mówią, jeśli chcesz zobaczyć siebie jako Jezusa, to jesteś pyszny. A tak właściwie to jest zupełnie odwrotnie. Jeśli decydujesz, aby nie zgadzać się z tym, co mówi Bóg, to jesteś pyszny. Jeśli nie jesteś w stanie ukorzyć się przed tym Słowem i zgodzić się z tym, co Słowo mówi o tobie, to właśnie czyni cię dumnym i pysznym, a nie odwrotnie. Jeśli zgadzasz się z Bożym Słowem, to pokazuje twoją pokorę i to, że jesteś chętny, aby przestrzegać tego, co Bóg powiedział. Amen. I dalej, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, więc tak samo jak Jezus jest wywyższony prawicą Boga, tak samo gdzie my jesteśmy posadzeni, w duchowej rzeczywistości my również jesteśmy posadzeni po prawicy Boga. Jak bezpieczni jesteśmy po prawicy Boga? Bardzo bezpieczni. Więc jeśli widzimy siebie w duchowej rzeczywistości po prawicy Boga, to będzie nam znacznie łatwiej poruszać się wśród różnych okoliczności na tej ziemi. Mieliśmy wcześniej nauczanie na temat tego, że w tym samym czasie zawsze jesteśmy w dwóch miejscach. Jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich w naszym duchu, a fizycznie jesteśmy tutaj. Ale to, co duchowe, zawsze przeważa, ponieważ jesteśmy duchem, więc zawsze powinniśmy widzieć siebie jako siedzących po prawicy Ojca. Dlaczego? Ponieważ tam właśnie siedzi Jezus. Więc to jest nasze miejsce bezpieczeństwa, to jest miejsce, z którego operujemy, z tego miejsca działamy. I to jest miejsce, gdzie jesteśmy posadzeni. Zgadza się? Biblia omawia to wszystko. I dalej, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, więc otrzymujemy obietnicę Ducha Świętego, więc ci, którzy są ochrzczeni, mają Ducha Świętego. I wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Więc tutaj ten fragment to kazanie, które Piotr wygłosił zaraz po dniu Pięćdziesiątnicy. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, powiedział Pan Panu memu, siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Omawialiśmy to, że Jezus jest Chrystusem i jest tylko jeden Chrystus, ale On uczynił nas panami i królami. Więc Pan to jest to, kim jesteśmy. Jesteśmy panami, a Jezus jest Panem nad nami. Więc Jezus jest zawsze na samej górze, my jesteśmy pod Nim i jest napisane, że On jest Królem Królów i Panem Panów. Więc jeśli Jezus jest Królem Królów, to On jest Królem ponad nami jako królami.
Panami. I to jest nasza pozycja w duchowej rzeczywistości. On jest Panem Panów, co czyni nas Panami. I to jest nasza pozycja w duchowej rzeczywistości. Jezus został uczyniony Panem i Chrystusem i to jest zapieczętowane. Więc Jezus jest Panem ponad wszelką chorobą, wszelką dolegliwością i wszystkim, co pochodzi od diabła. Wszystko, co nieprzyjaciel przynosi, Jezus jest Panem ponad tym. I dlatego, że Jezus jest Panem ponad tymi rzeczami, to ta sama rzecz dotyczy się również nas. Amen. Następnie przejdźmy do Rzymian 8 i rozpoczniemy od wersetu 12. Jak mówiłem, rozpoczniemy od wersetu 12. I przeczytam to najpierw w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba, następnie odniesiemy się do Greki. I pisze, tak więc bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Więc ostatnia część tego fragmentu mówi o cierpieniu i wiele osób powiązuje choroby, dolegliwości i rzeczy, które pochodzą od diabła, mówiąc, że to jest nasze cierpienie. Nie. Tu jest mowa o cierpieniu, które znosił Jezus. Więc jakie cierpienie znosił Jezus, kiedy był tu na ziemi? Prześladowanie. On był cały czas prześladowany. Widzimy to również w życiu apostołów. Oni też byli prześladowani. A więc za każdym razem, kiedy wypowiadasz Bożą prawdę i zaczynasz identyfikować siebie z Bogiem, będziesz prześladowanym. I to było ciekawe, ponieważ widziałem krótki filmik, na którym afroamerykański pastor, myślę, że to było w Vancouver, on chrzcił ludzi w rzece, a wszyscy ludzie z Black Lives Matter oraz osoby z Antify zaczęły go atakować. A on powiedział, no ale chwileczkę, myślałem, że troszczycie się o czarnoskórych. Ja jestem czarnoskóry. I później powiedział, wy tak naprawdę nie troszczycie się o kolor skóry, ale wy występujecie przeciwko Bogu, występujecie przeciwko Jezusowi. I tak naprawdę to ten ruch nie ma nic wspólnego z kolorem skóry. Tam chodzi o Boga, więc toczy się wojna pomiędzy diabłem i dziećmi Bożymi. I ten atak jest skierowany w kierunku Bożych dzieci i nie ma znaczenia, jakiego koloru skóry jesteś. Widzimy, jak to się toczy w chwili obecnej. A więc za każdym razem, kiedy opowiadasz się za Bogiem i pobożnością, to możesz mieć jakikolwiek kolor skóry, ale ludzie będą przeciwko tobie. I to jest fakt. Widzimy to, jak to się dzieje wokół nas, ale nieprzyjaciel stara się to ukryć pod przykrywką rasizmu i wszystkimi innymi rzeczami. Ale tak naprawdę nie o to tu chodzi. To chodzi o to, że ludzie występują przeciwko Bogu. I w pewien sposób modliłem się o to, starając się zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, co tak naprawdę się dzieje dzisiaj, po to, abyśmy wiedzieli, jak zareagować. Kiedy czytałem różne komentarze na ten temat, natknąłem się na pewną kobietę, która była naprawdę wściekła. Ona wyglądała naprawdę hardkorowo. Mam na myśli, nie chcę nawet opisywać tego, jak wyglądała, ale jej wygląd był naprawdę zbliżony do wyglądu szatana. Naprawdę zły. Więc pomyślałem, po prostu przewinę trochę niżej, pominę jej komentarze, ale podczas tego, jak przewijałem w dół, zacząłem zauważać, to było tak, jakbym zobaczył końcowy rezultat, czyli miejsce, w którym ona jest teraz, bardzo wściekła i zgorzkniała, ale kiedy zacząłem przewijać w dół, cofałem się o miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące do tyłu i zacząłem zauważać, jak tych rzeczy było coraz mniej u niej. I kiedy dotarłem do okresu sprzed około 2 lat, nagle zobaczyłem ją całkowicie normalną, jako zwyczajną farmerkę żyjącą poza miastem, gdzieś w tutejszych okolicach, całkowicie normalną osobę. Następnie Duch Święty pokazał,
pokazał mi, że jej mąż umarł. Więc 2 lata temu umarł jej mąż. I z powodu tego, że Kościół naucza ludzi, że to jest Bożą wolą i że te wszystkie rzeczy pochodzą od Boga, to jak myślicie, przeciwko komu ona zaczęła teraz występować? Zaczęła występować przeciwko Bogu, ponieważ w miarę jak przesuwałem się w dół, to ona była normalna. Po prostu była normalną mamą. Miała piękne dzieci, normalną rodzinę. Nie miała nic przeciwko Bogu. A teraz po prostu całą sobą krzyczy, że nienawidzi Boga. I dla mnie interesujące jest to, jak człowiek przechodzi z bycia normalnym. I tutaj bycie normalnym oznacza, że nie masz nic przeciwko Bogu. I oczywiście wszystko, co jest wewnątrz jakiejś osoby, ujawnia się na zewnątrz. Więc jeśli patrzysz na daną osobę, możesz tak naprawdę powiedzieć, co dzieje się w środku tej osoby. I Duch Święty pokazywał mi, że ona uwierzyła w kłamstwo, że diabeł sprzedał jej kłamstwo, że to Bóg zabrał jej męża, więc jej rodzina się rozpadła i teraz ona jest po prostu wściekła na Boga i występuje przeciwko Bogu. I mieliśmy taką samą sytuację, kiedy zakładaliśmy pokoje uzdrowień. Grupa ateistów z Wisconsin zrobili taki dokument o nas i my ich nie znamy, nic im nie zrobiliśmy, ale obejrzałem ten ich filmik dokumentalny i przez około rok czasu oni nas śledzili. Wynajęli taki naprawdę drogi van. To nie był tak naprawdę van, to był tak naprawdę taki wielki autobus i ten autobus był pełen ludzi. Oni przyjechali, aby udowadniać, że Bóg nie istnieje i że nasz pokój uzdrowień to jest jakaś ściema. Więc oni podróżowali tym autokarem i na końcu ich filmiku, bo na naszej stronie internetowej jest jasno napisane, że mamy spotkania w każdy czwartek. A oni przyjechali we wtorek i oni zakończyli ten swój film dokumentalny także. I co? Nawet ich tutaj nie ma. Oni nawet nie istnieją, Bóg nie istnieje, więc popatrzcie, to wszystko to jest jedna wielka ściema. I to było zabawne, mam na myśli to, że oni wydali mnóstwo tysięcy dolarów, aby zrobić to wszystko. I ja zrobiłem to samo, sprawdziłem tą kobietę, która występowała przeciwko nam, która była głównym mówcą, wygooglowałem ją i zbadałem jej życie. I taka sama rzecz przydarzyła się jej, kiedy ona była nastolatką, miała najgorszy typ cukrzycy i modliła się o to, aby Bóg ją uzdrowił. I ogólnie przywódcy jej kościoła powiedzieli jej, że to jest Bożą wolą wobec niej, że to jest krzyż, który musi dźwigać. Więc ona stała się zgorzkniała wobec Boga i zaczęła występować przeciwko Niemu. Więc kiedy ludzie są źli na Boga, to oczywiście nie mogą zrobić nic Bogu. Więc kogo będą atakować? Inne dzieci Boże. Więc wszystko, co się dzieje obecnie, jest rezultatem tego, że Kościół zawiódł w spełnianiu swojego zadania, aby przynosić prawdę ludziom, aby kochać ludzi i pomagać im, aby prowadzić ich do prawdziwej relacji z Bogiem. Więc wiele świadectw, które dzisiaj słyszeliśmy, i myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy nie oceniali ludzi na podstawie tego, jak oni wyglądają. Oczywiście, jeśli ktoś jest agresywny i tak dalej, to powinniśmy oddalić się od takich ludzi. No wiecie, nie powinniśmy narażać swojego życia na niebezpieczeństwo. Ale spróbujmy spojrzeć na kogoś ponad to wszystko. I kiedy widzisz kogoś, kto cierpi i pokazuje to na zewnątrz, kto jest zgorzkniały i wściekły, spróbuj dostrzec, co tak naprawdę się z nim dzieje. Bardzo prawdopodobne jest to, że taka osoba nosi jakiś ból wewnątrz. Więc po prostu zacznij kochać tą osobę. Zrób cokolwiek możesz dla niej. Łatwo jest występować przeciwko nim, wymazać takich ludzi ze swojej głowy. Ale naszym zadaniem w chwili obecnej jest zacząć zdobywać tych ludzi z powrotem dla Boga. Jedynym sposobem, żeby rzeczy się zmieniły, jest to, jeśli zaczniemy zdobywać dla Boga jedną osobę na raz, bo sytuacja się nie zmieni, nie będzie lepiej. Zamykanie ludzi, robienie wszystkich tych rzeczy nie poprawi tej sytuacji w żaden sposób. Jako ciało Chrystusa naszym zadaniem jest zacząć rozprzestrzeniać Bożą miłość w kierunku tych ludzi i pokazywać im, że Bóg ich kocha i cokolwiek dzieje się w ich życiu może być naprawione. Bóg może ich uzdrowić, Bóg może ich odnowić. I to jest wymagające zadanie, ale to jest to, co wierzę i co widziałem w moim duchu, że jako ciało Chrystusa powinniśmy robić, czyli zacząć pomagać innym i przynosić Bożą miłość tym ludziom i zmieniać ich życie od wewnątrz. Więc w przeciągu ostatnich kilku tygodni to jest to, co dostrzegam, bo interesujące dla mnie jest widzieć, jak osoba może przejść z jednego stanu do całkowicie odmiennego stanu. Od stanu, gdzie nie ma
nic przeciwko Bogu do stanu, w którym całkowicie go nienawidzi. Więc ja chcę się upewnić, że nigdy nie spowoduje tego, że ktoś przejdzie z pozycji kochania Boga do nienawiści wobec Niego. Zdecydowałem więc i mogę czasami zawieść, ale będę chciał zrobić wszystko, co mogę, aby nie osądzać ludzi na podstawie tego, co na zewnątrz, ale aby kochać ich i pomagać im na tyle, na ile to jest możliwe, pokazać im Bożą miłość, ponieważ jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego. Więc kiedy ludzie patrzą na nasze życie i to jest odpowiedzialność, która na nas spoczywa i którą musimy zrozumieć, że ją niesiemy. Że kiedy ludzie patrzą na nas, na nasze życie, to jesteśmy listem, który oni czytają. I na podstawie tego, co oni przeczytają u nas, to może zdeterminować, czy ktoś będzie należeć do Królestwa Diabła, czy do Królestwa Bożego. Więc jako wierzący, jako ciało Chrystusa, mamy ogromną odpowiedzialność i musimy zrozumieć to, jaką mamy odpowiedzialność, a nie uciekać od niej. I teraz szybko odniesiemy się do greckiej wersji. I rozłożymy to na mniejsze części. I jest napisane tak. Tak więc, bracia, jesteśmy tymi, którzy są zobowiązani. Więc dokładnie tak jak powiedziałem kilka minut temu, jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś bratem, w słowie bracia zawierają się również siostry. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy zobowiązani. Nie ma tutaj żadnego zwolnienia z tego. Jesteśmy zobligowani, aby coś zrobić. A więc jako dzieci Boże nie żyjemy po prostu z dnia na dzień. Jesteśmy zobligowani. I kiedy podlegasz jakiemuś zobowiązaniu, wiąże się z tym odpowiedzialność. A więc Bóg oczekuje czegoś od nas, więc ciąży na nas zobowiązanie, są wobec nas pewne oczekiwania. Tak jak w tłumaczeniu UBG jest napisane, jesteśmy dłużnikami, dłużnikami to jest to, kim jesteśmy. A więc jesteśmy zobowiązani do czegoś, rozumiecie? I czytajmy dalej. Jesteśmy dłużnikami niegrzesznej natury, aby żyć notorycznie lub nałogowo pod panowaniem grzesznej natury. I zawsze pomijamy tutaj to słowo notorycznie lub nałogowo, a więc przyzwalanie na notoryczne lub nałogowe życie w grzechu, jeśli tak robisz, to oto do czego to cię doprowadzi. Jeśli bowiem żyjecie notorycznie lub nałogowo pod panowaniem grzechu, to jesteście na drodze ku śmierci. Więc jeśli chcesz umrzeć, to co musisz zrobić? Żyć notorycznie lub nałogowo w grzechu. A więc notoryczne czy nałogowe życie w grzechu gwarantuje ci śmierć, przedwczesną śmierć i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział, że diabeł przyszedł okradać, zabijać i niszczyć. To jest jego cel. To właśnie diabeł stara się zrobić. Jego celem jest zniszczyć każdą jedną osobę, którą napotka i im szybciej może ją zabić, tym szybciej, no wiecie, może ogłosić swoje zwycięstwo. Więc ten fragment naprawdę otwiera nam oczy. Zgadza się? Dlatego jesteśmy zobowiązani, zobligowani, aby zrozumieć tą prawdę. Jesteśmy zobowiązani, aby nie żyć notorycznie czy nałogowo w grzechu, ale aby notorycznie żyć w duchu, zgadza się? Więc to naprawdę otwiera nasze oczy, więc jeśli żyjesz według grzesznej natury, jesteś na drodze, aby umrzeć. I wtedy dzieje się dokładnie tak, jak rozmawialiśmy. Duch umiera jako pierwszy, następnie dusza, a później ciało. Więc aby to wszystko przywrócić, duch musi być wzbudzony z martwych, dlatego musi nastąpić zbawienie, następnie odnawiasz swój umysł i następnie ciało za tym podąża. Zach przeprowadził serię nauczeń na temat ducha, duszy i ciała, więc śmierć przychodzi poprzez ducha i życie przychodzi poprzez ducha, więc to zawsze przepływa w taki sam sposób, duch, dusza, ciało, więc jeśli coś się dzieje na poziomie ciała lub na poziomie duszy, to trzeba dotrzeć do tego poprzez ducha. Ducha, a Duch jest Bożym Słowem, aby odnowić tamtych dwoje. I Jezus zapewnił nam odnowienie dla ducha, duszy i ciała, dla kompletnego człowieka. Jeśli zrozumiemy, jak to działa, to wtedy nasz umysł będzie odnowiony, będziemy mieli nieustanny pokój i będziemy mieć Boże zdrowie, ponieważ taka jest Boża wola. To jest to, co Bóg nam zapewnił. On zagwarantował nam Boże zdrowie i zagwarantował nam, że będziemy mieli Jego pokój i wszystko.
wszystko, co jest w Nim. Także wszystko, czego Jezus doświadczał, czyli miłość, pokój, radość, my mamy do tego prawo. To jest to, co do nas należy, nic innego. To jest to, co Bóg nam zapewnił czy zagwarantował, ale to wszystko przepływa przez Ducha. Bóg jest Duchem, Jego Słowo jest Duchem. Kiedy zaczniemy zgadzać się z tym, co Jego Słowo mówi, to zacznie przepływać i wpływać na nas wszystkich. Amen? I czytajmy dalej. Ale jeśli przez Ducha notorycznie umartwiacie uczynki ciała, będziecie żyć. Więc co trzeba zrobić, aby żyć? Żyć według Ducha. Jeśli żyjesz według Ducha, to gwarantuje Ci życie. Tak długo, jak Twój Duch jest żywy i jesteś w zgodzie z tym Słowem, Twój umysł jest odnawiany i Twoje ciało automatycznie się odnawia i Ty nie umrzesz. Aż dopóki nie przyjdzie czas, abyś poszedł do nieba. Ty nie umrzesz przedwcześnie. I ludzie mówią, no to gdzie ten wiek? Bóg wyznaczył granicę 120 lat. W Starym Testamencie to się zatrzymało na 120 latach, więc nikt nie powinien umierać przed wiekiem 120 lat. A naszym celem jest przekroczyć to. I my sobie zawsze żartujemy, ale myślę, że to jest coś, co traktujemy bardzo poważnie, bo 120 lat nie według obecnych standardów, bo wtedy 120 lat oznaczało tyle, co dzisiejsze 30. Nasze ciało nie powinno ulegać zniszczeniu, ponieważ Biblia mówi, że ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywi nasze śmiertelne ciała. Więc jeśli my zgodzimy się z tą prawdą, jeśli pozwolimy, aby ten Duch nieustannie ożywiał je, to ono nie powinno się zestarzeć. Więc co powoduje starzenie naszego ciała? Śmierć, zgadza się? Więc jeśli odkryjemy, w jaki sposób wyeliminować śmierć, nasze ciało nie będzie się starzeć. To, co powinno stać się z naszym ciałem i to, co w chwili obecnej zgłębiam i staram się rozgryźć, jak to zastosować, to, że każdego dnia nasze ciało powinno stawać się zdrowsze i silniejsze. To jest to, co widzę w Biblii. I widzimy nawet w Starym Testamencie, że Sara była tak piękna w wieku 100 lat, że królowie jej pożądali. Ona nie wyglądała tak, jak my to sobie wyobrażamy, jak wygląda 100-letnia kobieta dzisiaj. Wtedy żaden król nie oglądałby się za nią, zgadza się? I wiecie, to taki żart, ale mówiąc poważnie, staram się udowodnić mój punkt widzenia. Ona musiała być bardzo piękna, skoro królowie, kilkoro królów starało się ją zdobyć i oni byli w stanie zabić jej męża i każdego innego, aby ją zdobyć. Tak piękna ona była we wieku 100 lat. To jest Boże życie. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni na obraz Boga, więc jesteśmy idealnymi stworzeniami, ale z powodu tego, że nasz umysł jest tak nieodnowiony w obecnych czasach i nie możemy tego nawet zobaczyć, to nie możemy tego otrzymać czy przyjąć, ponieważ to wszystko, w co wierzymy, to otrzymujemy. Więc jeśli zaczniemy postrzegać siebie i zaczniemy oczekiwać, że każdego dnia w moim życiu będę silniejszy, będę stawać się zdrowszy, będę stawać się bardziej jak Chrystus, więc takie powinno być nasze oczekiwanie, to powinno być nasze codzienne oczekiwanie. To powinno być notoryczne u nas, czymś, co nieustannie robimy, ponieważ jeśli odniesiemy się do Greki i dlatego właśnie lubię odwoływać się do greckich przekładów, ponieważ tam używana jest ta terminologia, słowa takie jak nieustannie, notorycznie, niezmiennie. To nie jest coś, co wydarza się od czasu do czasu, ale to jest coś, co powinno dziać się nieustannie, a więc nieustannie powinniśmy postrzegać siebie jako Chrystusa, nieustannie powinniśmy widzieć siebie, że stajemy się mocniejsi, piękniejsi, zdrowsi. Takie powinno być nasze oczekiwanie i nie powinniśmy przyjmować niczego innego. Dlaczego? Ponieważ Jezus zapłacił za to cenę. Cena została już zapłacona. Dlaczego miałbyś tego nie wykorzystać? Bóg już zapłacił za Lamborghini, abyś ty stał się Lamborghini, więc nie bądź światem Punto. Bądź Lamborghini lub jakimkolwiek samochodem, który ci się podoba. On zapłacił za najlepsze z najlepszych, nie za coś, co ono wiecie, żeby jedynie przetrwać. Amen?
I dalej, bo wszyscy, którzy są nieustannie prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. I mamy tutaj to słowo nieustannie, więc ludzie, którzy są synami Bożymi, są nieustannie prowadzeni przez Ducha. I przez Ducha oznacza, że poprzez to słowo. Nie patrzysz na Ducha, by powiedział ci coś, ale to jest przez to słowo, przez to zapisane słowo. Więc my nieustannie jesteśmy prowadzeni przez to słowo, wbrew okolicznościom. My podejmujemy decyzje na podstawie tego, co powiedział Bóg, w przeciwieństwie do tego, co mówi świat, co mówią okoliczności, co ludzie mówią. My wybieramy, aby zgadzać się z tym i aby chodzić w tym. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by znowu ulegać strachowi, więc duch niewoli powoduje strach. I ludzie zastanawiają się, jak to jest, że żyję w strachu. Jest tak dlatego, że jesteś związany duchem niewoli. Więc jak masz się pozbyć tego strachu? Pozbądź się tego, czymkolwiek jest to związanie. I pozwól, aby Duch Boży przepływał przez ciebie, ponieważ strach nie jest przeznaczony dla dzieci Bożych. To nie należy do nas. Nikt nigdy nie powinien się na to zgodzić. Istnieje wiele reklam w chwili obecnej, które napierają bardzo mocno na to, żeby ludzie zaakceptowali fakt, że to jest okej mieć niepokój, lęki czy obawy i że po prostu musisz jakoś sobie z tym radzić. To pochodzi prosto z piekła. Niepokój, strach, zmartwienia nie są dla dzieci Bożych. Boży całkowity pokój jest tym, za co Jezus zapłacił cenę. I nic innego. Nie możemy się na to zgadzać. Te reklamy pojawiają się w kółko i w kółko i ludzie, którzy nie są zakorzenieni w Bożym Słowie, po prostu przyzwyczajają się do tego i dla nich to staje się normalne. Więc diabeł wie, jak uwstecznić twój umysł, czy też jak odnowić twój umysł do tego, czego on chce. Jeśli przypatrzysz się temu, jak działają reklamy, to w ciągu jednej godziny będziesz oglądał tą samą reklamę, przynajmniej 4, 5 do 6 razy, aż praktycznie nauczysz się jej na pamięć. Więc te reklamy o niepokoju, kiedy je słyszę, to jest tak, że diabeł zaprogramował to w taki sposób, że one utrwalają się w ludzkim umyśle, że łatwo jest dać się nabrać na to. I to jest właśnie to, co robi diabeł. On chce znormalizować wszystko, co pochodzi od niego, ale to nie jest dla nas. Amen. That is of his, but that's not for us. Amen? I dalej, lecz wzięliście ducha, który stawia was jako dorosłych synów. Więc Zak miał dobre nauczanie na temat tego, co to znaczy być dojrzałym. Więc mamy chrześcijańskie dzieci, chrześcijańskich nastolatków i dorosłych ojców. A więc mamy różne okresy wzrostu. I Boże Słowo zawsze będzie w nas powodować wzrost, aż dojdziemy do ojcostwa, do dojrzałości. Nie pozostaniemy jako dzieci w Chrystusie, ale zawsze będziemy wzrastać. Ale z wieloma chrześcijanami jest tak, że zostają zbawieni, ale nie zagłębiają się w Słowo i później jest tak, że pozostają dziećmi w Chrystusie. A jeśli zostajesz dzieckiem w Chrystusie, to tak naprawdę nie możesz zarządzać swoim życiem. Dziecko nie może przeżyć samodzielnie. Ono potrzebuje ludzi wokół siebie przez cały czas. Więc poprzez Boże Słowo powinniśmy wyrastać na dojrzałych, na dorosłych synów. I czytajmy dalej. W którym wołamy w głębokich emocjach, Abba Ojcze. Ten to duch nieustannie świadczy z naszym ludzkim duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc jak często Duch Boży mówi nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Nieustannie. Więc nieustannie powinniśmy przypominać sobie samym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak w praktyce to robimy? Zgadzamy się z tym, co Bóg mówi. Bóg nieustannie mówi, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim dzieckiem. I to ty decydujesz, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz. Więc w praktyce to, co ja robię, to chodzę i ogłaszam, Ojcze, dziękuję ci, że jestem twoim dzieckiem.
dzieckiem. Jestem Twoim dzieckiem, jestem Twoim dzieckiem. I szkolę samego siebie nieustannie, aby zgadzać się z Bożym Słowem, że jestem Jego dzieckiem. Więc kiedy coś się pojawia, to pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to to, że jestem Jego dzieckiem. Jestem Jego dzieckiem. I kiedy diabeł mówi, Bóg Cię nie kocha, Bóg zrobi Ci to, Bóg Cię spali lub cokolwiek diabeł tam sobie mówi, to natychmiast Duch Święty przypomina mi, jestem Twoim dzieckiem, jestem Twoim dzieckiem, jestem Twoim dzieckiem. Więc to, co wkładasz do swojego wnętrza, jest tym, co Duch Święty Ci przypomni. Więc to jest naprawdę ważne, abyśmy odnawiali swój umysł i nieustannie pozwalali, aby nasz duch, nasz ludzki duch zgadzał się z Duchem Bożym, ponieważ Duch Boży nigdy się nie zmienia, zgadza się? Czy Duch Boży kiedykolwiek zrobi tak, że dzisiaj powie, jesteś Bożym dzieckiem, a jutro powie, nie, nie jesteś Bożym dzieckiem? Czy On będzie zmieniał tak zdanie? Nie. Boży Duch jest zawsze spójny. On zawsze mówi tą samą rzecz. Więc kto będzie zmieniał zdanie? Ludzie. Ludzie robią tak, że mówią, że raz jestem Bożym dzieckiem, a raz nie jestem. A więc jeśli odnawiamy swój umysł i zgadzamy się z tym, co On mówi, to taka będzie nasza rzeczywistość. Więc to, co w praktyce powinniśmy robić, to konsekwentnie wypowiadać i zgadzać się z tym, co On powiedział. Więc to jest zadziwiające, jak prosta jest ta prawda, ale rzeczą, z którą ludzie najbardziej się zmagają, to ta konsekwentność. Ludzie są nauczeni, aby się poddawać. Od razu. Jeśli coś nie działa, my się poddajemy i rezygnujemy. Ale to, czego Bóg nas uczy, to konsekwentne powtarzanie, konsekwentne zgadzanie się z tym, co On mówi, konsekwentne wychwalanie Jego słów za to, co On wypowiada nad tobą. I gdy tak robisz, wtedy stajesz się bardziej jedno z Nim, bardziej taki jak On. Amen. Ale jedynym sposobem, aby to się mogło wydarzyć, jest poprzez to, że zgadzamy się z tym. On nie może zrobić niczego wbrew naszej woli. Bóg zawsze musi działać zgodnie z naszą wolą. Biblia mówi, że On stoi u drzwi i kołacze i czeka, aż Mu odpowiemy. Więc to jest nasza odpowiedzialność, aby odpowiedzieć. Do tego jesteśmy zobowiązani. Naszym obowiązkiem jest żyć według Ducha i chodzić w Duchu. I żeby tak było, to trzeba zgodzić się z tym, co On mówi. I kiedy zgodzisz się z tym, co On mówi, to pozwoli Duchowi Świętemu, aby zamanifestować się poprzez te prawdy, w które wierzymy. Amen? A jeśli się z tym nie zgodzimy, to bardzo łatwo jest nieprzyjacielowi nas zniszczyć. I czytajmy dalej, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. I to jest klucz, aby to zrozumieć. A więc jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i Jezus jest dzieckiem Bożym, stajemy się współdziedzicami z Chrystusem. Jezus uczynił nas dziedzicami. Co otrzymuje dziedzic? My dziedziczymy wszystko od Niego. Rozumiecie? I to jest klucz, żeby to zrozumieć. A więc wszystko, czego Jezus dokonał, wszystko, co nam zapewnił, to dlatego, że jesteśmy współdziedzicami z Nim, to dziedziczymy wszystko, co jest Jego. Dziedziczymy bycie królem, dziedziczymy bycie kapłanem, dziedziczymy bycie wszystkim, czym On jest. To wszystko odziedziczamy. To jest to, co otrzymujemy. A więc to jest tak ważne, aby zrozumieć to, co to oznacza dla nas w praktyce. I dalej, z jednej strony dziedzicami Boga, a z drugiej zaś współdziedzicami Chrystusa. Więc Bóg złączył nas, jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem, więc On złączył nas razem z Chrystusem, abyśmy byli w stanie być tacy, jaki On jest. Więc Jego plan i wszystko, czego Bóg dokonał, było po to, abyśmy mogli być tacy jak Chrystus. Być synem i córką Boga oznacza być jak Jezus. I dopóki nie otrzymamy tego objawienia, dopóki nie zaczniemy widzieć tego jako naszą rzeczywistość i nie zaczniemy praktycznie wcielać tego i żyć tym w naszym codziennym życiu, nigdy nie będziemy współdziedzicami Chrystusa. Jak możesz być dziedzicem Chrystusa, jeśli nie żyjesz jako dziedzic Chrystusa, jeśli nie żyjesz jak On? Wtedy tak nie może się stać. Więc Pismo mówi bardzo wyraźnie, kim jesteśmy. Więc mamy odpowiedzialność, mamy obowiązek, aby zgadzać się z tym, co Jego Słowo mówi i zacząć żyć według tego. Ale pierwszą częścią tego jest uwierzyć, uniżyć się przed tym Słowem i zgodzić się z tym, co Ono mówi.
Ponieważ łatwo jest to odrzucić. Jest takie coś, co nazywamy fałszywa skromność. Kiedy mówimy, nie jestem wystarczająco dobry, tylko Jezus mógłby to zrobić. To jest fałszywa pokora i to pochodzi od diabła. Ponieważ Bóg powiedział, że uczynił cię dziedzicem i współdziedzicem z Chrystusem. Tak powiedział Bóg. Więc jeżeli nie zgadzasz się z tym, co On mówi, to znaczy, że jesteś pyszny. Wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale musimy to zrozumieć, musimy przyjąć tą prawdę, ona jest bardzo ważna, ponieważ kierunek, w jakim zmierza Kościół, nie jest właściwy. Musimy wprowadzić zmiany, musimy zmienić kierunek pewnych rzeczy, a jedyny sposób, w jaki możemy to zrobić, to jeśli zaczniemy być jak Chrystus. I każdy zgodziłby się ze mną, że jeśli Chrystus byłby tutaj dzisiaj, czy On byłby w stanie zmienić pewne rzeczy natychmiastowo? Tak. I zgadnijcie co, siedzi tutaj około 60 Chrystusów w chwili obecnej. Jeśli On sam mógłby zacząć zmieniać bieg rzeczy, to jest nas tutaj około 60 osób siedzących tutaj, które mogą rozpocząć zmiany, jeśli zgodzimy się, że jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. Amen. I czytajmy dalej. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim zostali uwielbieni. I powtórzę, ta część dotycząca cierpienia tutaj, bo za co Jezus cierpiał? On był prześladowany za to, że mówił, że jest w stanie robić to, co Jego Ojciec robi. Więc jeśli jesteś normalnym chrześcijaninem, po prostu chodzisz do kościoła, nikt nie będzie chciał cię dotknąć, ale kiedy zaczniesz modlić się o kogoś, usługiwać komuś, to co się wtedy wydarzy? Będziesz prześladowany. Natychmiast. Ci, którzy byli twoimi przyjaciółmi, zaczną występować przeciwko tobie i będą starali się na podstawie Biblii udowodnić ci, że jesteś w błędzie, że jesteś zwiedziony. Niektórzy nawet powiedzą, że zmierzasz do piekła, ponieważ próbujesz być jak Jezus. Tym właśnie jest prześladowanie. To jest to, co cierpiał Jezus. Nawet jego rodzina go odrzuciła. Jego rodzina próbowała dostać się do niego. Oni próbowali przyjść do niego i go uratować. I kiedy on był w trakcie uzdrawiania ludzi, oni stali na zewnątrz i wołali: Jezu, chodź, chodź do nas, idziemy do domu, ty oszalałeś. A więc jego własna rodzina uważała, że on zwariował. I tym właśnie jest prześladowanie, ale to nie jest to, kim jesteśmy. Mamy ponadludzką zdolność. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy współdziedzicami Chrystusa i jesteśmy w stanie działać tak jak Chrystus. I dalej, doszedłem do uzasadnionego wniosku, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z przyszłą chwałą, która ma zostać objawiona w nas. I pomyślcie o tym, że cierpienia teraźniejszego czasu, prześladowania i wszystko, co się wydarzy, nie da się tego porównać do tego, co możesz doświadczyć, jeśli zdecydujesz, aby chodzić jak Chrystus. I ja mogę temu poświadczyć. Doświadczyłem naprawdę niewiele w porównaniu z tym, co wierzę, że możemy doświadczać, ale to już jest dla mnie tak bardzo ekscytujące, to przynosi tak wiele radości, że ja decyduję, aby się nie cofać. Nawet te naprawdę niewielkie rzeczy, których doświadczyłem, widząc jak Bóg działa i to, co On może uczynić, widząc to, nie chcę się cofać, ponieważ nie ma do czego wracać. Ja spaliłem tamten most. Jeśli chodzi o mój powrót do królestwa diabła, to ja spaliłem tamten most, niczego już tam nie ma. Kiedy wychodziłem stamtąd, to wysadziłem tamten most i nie ma już ścieżki powrotnej. I to jest decyzja, jaką musimy podjąć. Musimy zdecydować, że wchodzimy do Królestwa Bożego i palimy most swojej przeszłości, most, który kusił cię, aby wrócić do swojego starego życia. A zamiast tego poruszamy się w Chrystusie, jesteśmy współdziedzicami z Nim i chodzimy jak Chrystus, dlatego że w tym jest radość, tam jest wszystko. I pomyślcie o tym,
tym, co apostoł Paweł tutaj mówi, że doszedłem do uzasadnionego wniosku, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma zostać objawiona w nas. Więc ta chwała Boża, kiedy zaczynasz w tym chodzić, to ona będzie w tobie objawiona. I to jest to, dlaczego warto żyć. Nic innego. To właśnie przynosi ci satysfakcję, radość, życie i zwycięstwo. Ponieważ wszystko inne, tak jak czytaliśmy wcześniej, prowadzi cię do śmierci. Zgadza się? Życie starym życiem prowadzi cię do śmierci. Życie w duchu przynosi życie. Na tym polega różnica i nie ma niczego pomiędzy. Jedno prowadzi do śmierci, drugie prowadzi do życia i nie ma nic innego. I dalej, bo stworzenie z tęsknotą wytrwale i cierpliwie oczekuje objawienia się synów Bożych. I mogę powiedzieć, że właśnie teraz, i jestem tego pewien, były okresy w historii, ale jeśli chodzi o moje krótkie życie, uważam, że teraz jest czas, kiedy ludzie potrzebują nas, abyśmy objawili się jako synowie Boży bardziej niż kiedykolwiek. Wszystko się rozpada bardzo szybko i dopóki Boże dzieci nie zaczną się objawiać jako dzieci Boga, sprawy nadal będą szły w złym kierunku, ale my mamy tą zdolność, aby wszystko zmienić. To jest to, do czego Bóg nas pobudza. To są czasy, w których możemy świecić, ponieważ Jezus manifestuje się przez nas. Amen. Więc do tego chcę was zachęcić. Będę już kończył, ale to jest to, do czego chcę zachęcić was wszystkich dzisiaj. A więc musimy podjąć decyzję, albo pozwolimy, aby ten strach przejął kontrolę i spowodował nasz upadek, albo spowodował, że uciekniemy, ale zgadnij co, ucieczka nie zaprowadzi cię do miejsca bezpieczeństwa, ponieważ wiemy, że te rzeczy dzieją się wszędzie, więc po co uciekać z pola walki, jeśli jesteś gotowy, jeśli jesteś wyposażony, aby wystąpić przeciwko wszelkim dziełom nieprzyjaciela już teraz i stać się zwycięzcą teraz i możesz już teraz cieszyć, radować się z Jego zwycięstwa już teraz, bo zwycięstwo jest po naszej stronie. I to jest to, do czego Bóg cię szkoli, to jest to, do czego Bóg cię przygotowuje, więc otrząśnij się z wszystkiego, otrząśnij się ze strachu, ze wszystkiego, co stara się ciebie przygnieść, powstań i zacznij posuwać się w Bożym kierunku. Zachęcam do tego każdego. Ponieważ nie możemy pozwolić, aby strach przejął nad nami kontrolę. To nie jest to, kim jesteśmy. Nieprzyjaciel będzie starał się to zrobić. Będzie starał się zasiać strach w każdym. Będzie starał się stworzyć okoliczności. Będzie starał się posyłać różne rzeczy. I najgorszą rzeczą, jaką ciało Chrystusa robi, to mówienie, że Bóg przeprowadza nas przez coś. Bóg uczy nas czegoś przez te doświadczenia. I to pozwala, aby szatan zmiatał w ten sposób ludzi, kiedy oni wierzą w to kłamstwo. Bóg czeka i obserwuje, abyśmy zaczęli odnosić zwycięstwo w naszym życiu i przynosić je do życia ludzi wokół nas. Tego Bóg oczekuje. To jest to, kim jest objawiony Syn Boży. To jest to, co Jezus zrobiłby, gdyby byłby tutaj dzisiaj. I to jest to, co my możemy zrobić, ponieważ jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Amen. Okej, powstańmy wszyscy. I powtarzajcie za mną. Ojcze, i powiedzcie to z wiarą. Musimy pozbyć się całego tego strachu i zmartwień. Otrząśnijcie się z tego. Chcę, aby każdy z was był pełen życia, pełen radości, pełen pokoju, pełen zwycięstwa, ponieważ to jest to, kim jesteśmy. Wszystko inne, co odczuwamy, czego doświadczamy, nie jest tym, kim jesteśmy. Amen. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś moim ojcem. Jesteś dobrym ojcem, kochającym ojcem. Ty mnie stworzyłeś na swój obraz, pełnego życia, pełnego pokoju, pełnego radości, pełnego szczęścia, pełnego zwycięstwa i panowania ponad wszystkimi dziełami nieprzyjaciela. Jestem tak podekscytowany, żeby zobaczyć to, co mogę zrobić razem z Tobą.
będąc Twoim synem i współdziedzicem Chrystusa i tym, że mogę zrobić wszystko, co robił Jezus. Wszystko, czego On dokonał, decyduję się uwierzyć w to, że ja też mogę to zrobić. To jest mój rezultat końcowy. Chodzić po tej ziemi i wypuszczać jeńców na wolność. Wszelka opresja, odejdź teraz. Wszelki strachu, odejdź teraz. Wszelki niepokój, wszelkie zmartwienia, w imieniu Jezusa, odejdź teraz. I nigdy nie wracaj. W imieniu Jezusa. Zamiast tego wybieram pokój. Wybieram radość. Wybieram chodzić jak Jezus w pełni zwycięstwa ponad każdą okolicznością w moim życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, że chodząc z Tobą nigdy nie będę rozczarowany. Amen.